No, social media i internet zrobił bardzo dużo złego, jeśli chodzi o psychę yy, młodych pokoleń. Bo przez wiele lat moja właśnie praca była podważana. Polska muzyka przychodzi jakiś, wiecie, no, renesans. To my, Państwo, gucwińscy polskiego winyla. Tak kiedyś o nas mówił Wienio, warszawski raper. Teraz nie gramy już z winyli. Na razie nie gramy w żadnym klubie, ale mamy dla Was kolejną odsłonę. Kolejny wideopodcast z cyklu Miasto Sfera. No już prawie, prawie że gramy, a my to Nowika i Mr. Lex i to jest nasz podcast Miasto Sfera, w którym już po raz trzeci spotykamy się z bardzo fajną osobą i będziemy mówić na fajne tematy. Więc polecamy wam też nasze poprzednie odcinki. Koniecznie sprawdźcie na kanale Idę w Tango, a jak wam się nie chce na nas patrzeć, możecie nas tylko słuchać na wszystkich Platformach streamingowych. No i jeśli macie ochotę poczytać o tym, co będzie działo się i co dzieje się w, na naszym kanale, czy też w naszych podcastach, to możecie sprawdzić oczywiście na e, portalach e, Rytmy.pl rytmy oraz, oraz Muno.pl. No i dziś kolejny nasz gość, bo tak jak wiecie dobrze o tym, że to nie tylko my, my jesteśmy skromnym dodatkiem do naszych gości. Naszym kolejnym gościem jest Aryk Kusowski. Dzień dobry, witam. Aleczku, myśmy się dawno nie widzieli. Ostatni raz, pamiętam, widzieliśmy się w krakowskim prozaku, kiedy jeszcze można było odwiedzać kluby na tak, zwany, na tak zwanych schodach przy czarnym oknie. To było miłe spotkanie. No, mam nadzieję, że teraz znów będziemy spotykać się w klubach, znów będziemy spotykać się w miejscach publicznych. Jak w ogóle przeżyłeś ten czas zamknięcia, ten czas dołerski? Był dla Ciebie kreatywny czy smutny? Wiecie co, no, to była cała paleta i szczerze mówiąc tak jakoś bardzo towarzysko tego nie odczułem, oprócz tego, że prawie nie mam pracy, więc chyba to. No i teraz taki ciężki ten powrót będzie dla mnie, bo nie wiem do końca jak, jak wrócę do formy, czy głos, wiecie, będzie odpalał, ale jakoś tak ja też przez ostatni właśnie rok miałem dużo pracy w związku z płytą i tworzeniem dla innych tych płyt, więc... W tym no takim... i z teledyskami też całkiem sporo pracy, co? No tak, to akurat najgorsza rzecz, bo ja nie, nie cierpię sesji, teledysków, to jest dla mnie taka męczarnia, że wolę w studiu cisnąć przez trzy dni, niż później męczyć się z tymi wszystkimi pięknymi obrazkami, ale... Mm, ale jakoś żyję, no. wyciągnąłem z tego chyba maksimum jakichś wartości, które mogę później przekładać i może... No, rok, rok 2019 te... był, 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 był rokiem twojego debiutu i w zasadzie no, miałeś tylko rok na to, żeby, żeby podziałać się z debiutancką płytą, potem nagle cyk nie ma. Właśnie to było tak, że ta płyta zostawiła duży niedosyt, uh -huh. bo no, nie zagraliśmy tysiąca koncertów z nią, graliśmy trasy z Dario zawijało. W nie zdążyłeś do, tak. doprowadzić do sytuacji, że wyskakujesz z lodówki. Ale to bardzo fajnie, bo teraz widzę, że ludzie chyba w sumie nie mają mi za złe tego, że, że po prostu to było tak bardzo, wiecie, wszędobylskie. Tylko mm, tak czekają na to, że coś nowego się pojawi i w sumie. Widać, że tak musiało być. Znaczy, no. mówisz też o tym, że łatwiej jest troszeczkę przykuć uwagę odbiorców teraz, kiedy mniej się z kolei dzieje gdzieś tam poza domem, tak? Bo to też chodzi, że to też, ale też słuchają muzyki, oglądają teledyski, prawda? Tak, na pewno, ale też jest bardzo mało nowości, które się pojawia które się pojawiają, a przede wszystkim mało polskiej muzyki, bo każdy boi się trochę chyba, mam takie wrażenie w tej pandemii że ja w ogóle <słuch> mam inny, inne odczucie, mi się wydaje, że jest dużo, może zależy myślę, że ci gdzieś tam troszkę na tym bardziej. Mainstreamowym rynku, wstrzymują się tak, z racji tak, na to, że tak, nie mogą tak. tego wesprzeć trasami koncertowymi na, na swobodny sposób, bo nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Natomiast Ale na, tym, jest dużo. na tym, tak, na tym rynku takim bardziej niezależnym, alternatywnym, to moim zdaniem jest naprawdę prawdziwy wykwit teraz z kolei. No, każdy ma y, trochę więcej czasu, żeby posłuchać tej muzy, aczkolwiek w ogóle przez ostatnie lata, no, to y, polska muzyka przychodzi jakiś, wiecie no, renesans, nie? To wszystko Jak jest takie... dlaczego? Czemu tak uważasz? No, co, jest, co wskazuje na to? Strasznie ten, duży y, strasznie duży popyt na, na koncertach, na festiwalach. Ludzie się utożsamiają. Y, bardzo duży jest teraz taki hype na dobre teksty. No, jakoś tak zaczynamy powoli doceniać. Rzeczywiście też jest lawina tego hejtu, brudu i obsmarowywania, ale już widzę tendencję spadkową. Ale brudu i obsmarowywania związanego z tym tak zwanym polskim grajdołkiem i sceną, na przykład, muzyczną, czy generalnie ludzi i publiczności, która, która obserwuje i tak naprawdę gdzieś tam lubi sobie wbić szpilkę. Mm, wiesz co, raczej właśnie mówię o takich, nie wiem. Polskich przyzwyczajeniach na zasadzie, że a, temu to odwaliła seduwa, mhm. ten to Aha. coś, tam wiecie o co okay. chodzi. Zawsze, tak, tak, tak. O nie, nie rozumiem tego i zawsze jest jakby taka negacja tego. Mhm. A... Takie szybkie odrzucanie, szybkie polubienie, szybkie odrzucanie, tak, tak szybka reakcja. I to jest trochę, bo nie powiedzieliśmy w sumie, jaki jest też temat naszej, naszej rozmowy, bo chcieliśmy trochę z, z tobą porozmawiać o tym, że y, zwykło się mówi, że to hip-hop y, jest głosem pokolenia, że to tam są jakieś ważne treści, jeśli chodzi o taką muzykę bardziej popularną. Natomiast y, no, są tacy artyści, jak na przykład ty, którzy też reprezentują scenę młodą, natomiast dbają o to, żeby były ważne treści w tych tekstach. Czyli mówimy o ważne tematy w młodym popie. To jest taki nasz dzisiaj roboczy y, temat. Y, no i się zastanawiamy I czy taki wspólnie, właśnie... czy właśnie pop może być też głosem pokolenia Dokładnie. w ogóle. Mhm. No tak, bo ja, ja w sumie wywodzę się z takiego nurtu szczerze to o poezji śpiewanej na początku. I, z, no I na tym w sumie tak bazowałem jeszcze jak byłem młody. I, I w Rzeszowie tam, sobie tak, siedziałeś tam, tam. No i w Krakowie też tam jeździłem, śpiewałem po różnych festiwalach piosenki poetyckiej. W piwnicy I tu, pod baranami. Ja tam <laughs> akurat nie dotarłem. <laughs> Chciałabym to zobaczyć. Arek z piwnicy pod Chociaż na <laughs> kiedyś Karuzelę z Madonnami miałem taki odpał, bo miałem, zrobiłem sobie challenge, że okej, okay, jakie są najtrudniejsze dykcyjne piosenki i chciałem zaśpiewać Oddech Szczura Manamu, ale mi nie wyszło, bo to jest naprawdę nie do tak. zrobienia. I spróbowałam właśnie Karuzelę z Madonnami i w sumie wyszła, więc jest nawet na YouTubie. Ła. No to z, trzeba to sprawdzić. No koniecznie. to był taki duży challenge, ale mm, pop się ostatnio mm, tak kojarzy z... No, jest teraz nowy nurt, alternatywny Pop, ale Pop w pewnym momencie to był ten zalew, zalew tej sieczki mainstreamowej, mówię o radiach, o tych wszystkich bitach, które po prostu podczas podróży Znaczymy, się wykańczają. muzyka konstruowana pod radio, no, pod to, żeby te konkretne stacje, te najpopularniejsze, żeby to w badaniach przeszło, prawda? I żeby to po prostu było skonstruowane pod playlistę. Mhm. No ale faktycznie było ta, jest tak, że zdaje się w jednym z. Jednym z pierwszych w sumie to nasz dzisiejszy podcast też jest jednym z pierwszych, ale w pierwszym podcaście. W naszym wideopodcastie Miasto Sfera rozmawialiśmy z duetem Atlanta e, i zastanawialiśmy się właśnie nad taką eksplozją, nad tą eksplozją, o której ty wspomniałeś, eksplozją tego e, nowoczesnego polskiego popu, alternatywnego popu, bo my prowadząc na przykład audycję radiową jeszcze lata temu w nieistniejącym już Radiu Roxy, dokładnie mieliśmy taką ideę fix, żeby prezentować to, co się dzieje odkrywczego, świeżego, coś, co jest jakby na pograniczu muzyki alternatywnej, na przykład wychodzące z, ze świata muzyki. Elektronicznej, ale zahaczającego przez na przykład melodię swoją, przez taką nieco bardziej popową, popową, popowy klimat z tym takim światem, właśnie popu. Że teraz faktycznie jest ten czas, gdzie, gdzie następuje ta eksplozja, że jest ten moment, bo my tak faktycznie. Myślimy, że czasy, kiedy, no kiedy myśmy. wielka fala wy, w ogóle, Wysupływali z, z trudem takich artystów, to teraz mamy faktycznie dość duże pole, pole, szerokie pole do popisu. Tak, ja też słuchałem zresztą radio Roxy. O! To super radio, <grym> byłem jeszcze. Mm, no, takim młodzieniaszkiem, ale tam były super audycje i wiem, i no, dużo tego było. To było super. Nie wiem, później to się przekształciło w. W rok radio. W rok radio tak, okay. dokładnie. Jak to wygląda? Dzisiaj jest dostęp do internetu tak ogólny, że już naprawdę nie ma chyba osoby, która by nie miała w telefonie, więc ludzie już nie kierują, nie ma takiego, nie, nie sugerują się rozgłośniami tak jak ja, na przykład, jak byłem młody, no to słuchałem trójki. Wypisywałem sobie te piosenki, później gdzieś tam wyszukiwałem ich. Odkryłem masę muzyki przez różne rozgłośnie, ale a teraz już w ogóle każdy robi. Jest taka dowolność, że każdy robi to co chce, i słuchają sobie właśnie głównie jakichś streamingowych, tych apek. No tak, ale wychodzi na to, jak się już konkretnie z kimś rozmawia i sprawdza się te zasięgi, że jednak nadal bez tego wsparcia tych największych tak. stacji radiowych, nadal nie możesz przekroczyć jakiegoś tam pułapu. W ogóle to jest niesamowite, bo nam też by się wydawało, my przecież w ogóle tych komercyjnych stacji nie słuchamy, że to już jest w ogóle nikomu do niczego niepotrzebne, ale okazuje się, że jednak globalnie e, to się nadal bardzo, bardzo przekłada. Telewizja się już nie przekłada, no bo w telewizji już tak. nie ma ni niczego praktycznie. No. Już się artysta nie może w telewizji zaprezentować w żaden sposób, chyba, że w talent show Zresztą temat ci bliski, czy jako prowadzący, ale już nie ma miejsca ani na teledyski w ogóle w telewizji, nie, nie, niczego takiego. Tylko nie na nie ma. głupotki, wszystko się tak pozmieniało. głupotki, tak, głupotki <gupotki, gupotki>, to... Głupotka TV, tak. <gupotka> Głupotka z... TV. Słuchajcie, no to też jest tak, że jednak ja w tym roku pierwszy raz po ośmiu latach nie wiem, pisania piosenek i działania zagrało mnie duże radio ogólnopolskie i też poczułem, że to jest taka kwintesencja. Sukcesu w tym kraju, że dużo osób się cieszy i że dla nich to już właśnie jest coś takiego większego. Chociaż ja nigdy do tego tak nie podchodziłem. Bardzo się cieszę z tej możliwości i tego, że przeszedłem te legendarne badania. No właśnie, no właśnie bo to właśnie. też jest legendarny bo to było do stóra ze sztuka. Dokładnie Przepuźmy, dobrze to umie. określiłeś, bo, bo wokół, wokół tego dostępu do e, tych komercyjnych stacji krążą legendy, jak tam się dostać, w jaki sposób, e, jakie Podobno trzeba warunki. To tak, jakie warunki sprzyja. Temu. Ty w ogóle miałeś taką potrzebę, żeby, żeby wbić się na taką Każdy rotację? Ma. Każdy Czy... ma taką potrzebę. Ach, będzie to będzie, a tak naprawdę mm -hmm. nie zależy mi na tym do końca. Wiecie, co to jest tak, że yy, szczerze. Yy, każdy chce, żeby te kawałki jego były przebojami. Jak pisze piosenkę, no to nie myślę o tym, jaki zrobić aranż, żeby on się z czymś kojarzył i żeby nie wiem, na przykład słuchacz y, poprzez dobre skojarzenie wracał do tego utworu. Na zasadzie takiej, że fajnie by było zagrać na jakimś dużym koncercie, w którym wszyscy śpiewali twój utwór, bo to jest jakieś marzenie i coś takiego pięknego, ale też y, przy promocji tego utworu, szczerze, to y, i przy promocji w ogóle albumu to, to szło jakoś, nie wiem, tak samoistnie wszystko się działo. To zrobiła moja menadżerka, nie ja. Ja miałem małe oczekiwania, bo trochę się udało, już pomyślałem sobie, co będzie to będzie. No, najważniejsze, że mogę sobie zagrać, że mogę sobie dalej uczestniczyć w tym procesie twórczym, że ktoś... Daje mi pieniądze na płytę, mogę coś powiedzieć. No i to było super. A tak szczerze mówiąc, to ja wolę być bardziej yy, jakoś mile zaskoczonym niż rozczarowanym. Dobrze, uściślając, o którą piosenkę chodzi. No, ostatnia, idealny syn. Tak? To, to może zobaczymy, no właśnie, to aby zobaczymy. nasz słuchacz odetchnął teraz przez, przez chwilę, patrząc na Twój zresztą bardzo fajny teledysk. Skradam się powoli, szukam tego, co mi szkodzi. Twoje ręce biorę szybko, jak najprędzej. A ty sam jak słuchasz muzyki, to takie, bo ty też piszesz teksty też dla innych, prawda? No tak, piszę, piszę. Yy, ale w ogóle, czy też jak słuchasz dla przyjemności muzyki, to zwracasz uwagę bardzo na tekst? Możesz kogoś takiego wyróżnić z naszego rynku, kto jest dla ciebie takim, wiesz, wzorem, autorytetem w ogóle? No największym autorytetem to wiadomo, że Kasia Nosowska mhm. i też jakiś bardzo duży sposób. No, wywarła na mnie ogromne wrażenie, jeszcze będąc dzieckiem. Też Maria Peszek mnie, mnie bardzo inspirowała i podobała mi się ta gra słowna, że to było takie nieoczywiste, kontrowersyjne, coś innego wtedy. A teraz z tych młodych twórców, którzy się pojawiają, to. Bardzo uderzyła mnie płyta Kaśki Sochackiej. Nie wiem, czy słuchaliście. Ale naprawdę przepiękne są te piosenki, i bardzo smutne, bardzo no, nostalgiczne, ale to nie było takie na siłę, i czuć w tym głosie naprawdę. No, to ziarno prawdy. Tak, tak. Nie, tak. No, tu jest duży potencjał, zresztą doceniony przez, dostała zresztą pełną nagrodę Gazety Wyborczej Sanki. Tak. I myślę, że to się jeszcze dużo wokół Kasi Sochackiej tak. będzie działo. To jest na pewno tak, taki super. swobodny początek, który wiadomo, że, że się fajnie, fajnie, fajnie rozwinie. Opowiedziałeś o swoich fascynacjach w kontekście pisania tekstów, w kontekście tekstów w muzyce. I podałeś to jakby w, 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 na zasadzie pokolenie starsze, pokolenie młodsze. Czy jest różnica między tymi pokoleniami w podejściu do, do tekstu, zawartości no, tych tekstów? Wiesz, na, pewno. na pewno inne tematy. No, w, w lata 80. starsze pokolenie to m, dużo manifestów, m, dużo tematyki politycznej. Teraz też mamy już może Powrót tak, tego, powrót, prawda? Bardzo dużo Koło duże. się zatacza i ja też właśnie na swojej płycie poruszam e, tematy, które dzieją się tu i teraz, które w tym takim lifestyle, e, ten lifestyle po prostu on tak strasznie m, zaczyna się robić coraz bardziej, ja to tak sobie wyobrażam, coraz bardziej taki chropowaty, że to kiedyś było takie beztroskie, że no mamy wszystko, a jednak na mnie, we mnie nigdy tak nie uderzała e, w Taką codzienność polityka jak teraz. Dlatego też na płycie są proste no, no, różnych manifesty. Tak, dokładnie. No a poza tym w swoim teledysku też na tylnym siedzeniu pojawiają się kobiety, które wróciły ze strajku kobiet. My się też razem spotkaliśmy niemalże na barykadach, bo też braliśmy udział w spektaklu Manifesta. No dobrze, no właśnie. I ja bym ja sobie nawet tak tutaj zgromadziłam te te. te te tematy, które pojawiają się no nie tylko u ciebie, bo my sobie też, jak słuchaliśmy debiutantów, to stwierdziliśmy, że jak ktoś debiutuje, to jeszcze tak. Mm... To tak lubi abstrakcyjnie się poruszać tekstowo. Tak wiesz, fajnie ułożone, zgrabne, plastyczne takie słowa, które wywołują skojarzenia. Tylko, tylko i wyłącznie. A później, jak już się jest troszeczkę odważniejszym, to chce się już poruszać konkretnie. Opisywać rzeczywistość tematu. Ja bym tak. Powiedziała, że tak, no u ciebie wymieniając zagubienie, depresja, to bardzo mocno ten temat poruszyłeś i myślę, że to tak od strony takiej społecznej I to bardzo był ważny ruch. Rocznik 92, to akurat jest poprzednia. Płyta. Ja bym też chciał, żebyśmy na chwileczkę do tego utworu. Teraz? Wrócić ja zacytuję, albo nie, najpierw pokażmy, a potem zacytuję. Dobra. Proszę bardzo. Każdy zna raz się w sobie kocha, raz się nie nawidzi, raz się z sobą Szczyci, raz się z sobą. W roczniku ludzie przestali się cieszyć, wielkie marzenia zostały zniszczone przez leki, stan nieważkości niechcący stał się powszechnym darem, legły nadzieje w gruzach i rozpłynęły się plany. Ojej, tu wiesz, chcesz być przebojowy, a tu taki dół, ale poczułeś, że trzeba o tym zaśpiewać. Eee, to już było mniej więcej dawno. tak zrobione. Tak, to już było dawno, ale to też był stan, który mi towarzyszył przez parę lat, więc nie chciałem być hipokrytą albo jakąś osobą, która zakłamuje rzeczywistość i wydaje piosenki o tym, że idzie na plażę i pije drinki. No, totalnie nie było to w moim stylu. Też ludzie, płyta powstała 5 lat, jej towarzyszyły dramaty, trudne historie, rozstania, przeprowadzki, zmiany życia. Więc pomyślałem, że muszę być fair wobec nawet najmniejszej garstki słuchaczy i wyjaśnić im, co się działo, że to nie były moje fanaberie, że ja przez pięć lat by, nie wiem, chillowałem sobie i czekałem na ten moment, tylko naprawdę ciężko pracowałem, ale taka była droga, no tak się wydarzyło. No ale to, to jest ciekawe, co mówisz, bo ty, ty mówisz, że to było Twoje doświadczenie gdzieś tam sprzed lat, ale ten teledysk pojawił się już tak w późniejszej części, jakby prom, już tak na samym końcu, prawda, jeśli chodzi o tą pierwszą płytę czy też po niej już właściwie w momencie, kiedy z kolei zaczęło się bardzo dużo mówić o tym, jak pojawia się problem depresji wśród młodzieży i nastolatków, więc to tak chyba też gdzieś tam trafiło w moment obecny. No właśnie, to tak wszystko poszło, bo wiecie, ktoś tam coś to poukładał, bo premiera opóźniła się o pół roku. Ja też no zmieniałem wytwórnie, więc towarzyszył mhm. temu. Jak, myśli, jak możecie no, myślić hardcore. Tak. <laughs> e, ale to był piękny tel, tel, teledysk, który też z, sam wraz z moim przyjacielem Anatolem e, sfinansowaliśmy, więc e, mieliśmy piękną obsadę, na przykład Kinga Price, Jadwiga cieślak i on wyszedł właśnie w takim momencie, że że zaczęło też być głośno o tym tak. i nie wiem, czy to po prostu miało być. No, stałeś się tak głosem być. pokolenia no, no. w tym momencie. No. no, ludziom się spodobała ta piosenka, dużo osób ją doceniło i, i jak widzę, jeżeli ludzie piszą do ciebie, no już nie listę, ale te takie długie wiadomości, nie na zasadzie super fajnie, kocham cię, jesteś ekstra, tylko coś więcej. Stary, wiem o co tak, chodzi. No co ci i to chodzi? się zaczyna coś takiego, że w pewnym momencie. Myślisz sobie, o u, u, chyba. Ale to cię trochę paraliżuje, czy to cię wiesz, daje ci satysfakcję? Wzmacnia. Zależy, kiedy. Bo to nie masz troszkę odpowiedzialności w Tak, zależy, adres, kiedy prawda? to się przytrafi, bo jeżeli, no nie wiem, mam jakiś spadek i przeczytam takie wiadomości, to myślę sobie, ojejku, jeszcze przez ten utwór mogę przypominać tym ludziom o, o tych sytuacjach i myślę, kurde, no. Pewne rzeczy, jak, jeśli je napiszesz, to trzeba je prześpiewać i podejść do tego z takim dystansem: typu narracja, jakby z innej strony. Już nie jesteś jako bohater, tylko bardziej narrator tej historii. I piękne są takie dni, kiedy wiecie, jest totalny dół i ja, każdy ma to. Jakby. No, a każdy żyje tak. na rollercoaster. Tak, więc jeżeli już mam taki dzień, że serio mi się nie chce już, po co mi to wszystko? Dlaczego cały czas mam jakieś... No to, to są wyzwania już, nie problemy. No to takie wiadomości cię wzmacniają, tak. No dobrze, idąc dalej. kolejne, Już teraz przechodząc do twojej świeżutkiej płyty Lumpex. Bardzo fajny tytuł zresztą. Mamy takie jeszcze tematy. Brak komunikacji z rodzicami, tak zwany generation gap, prawda? Do tego w ogóle odnoszą się artyści, nie tylko ty. Tutaj mamy z idealnego, idealny syn. Będziesz kiedyś kimś, teraz przyznasz matce w końcu rację, idealny syn. Narodowy okaz wciąż na pokaz. Coś tutaj pan rozwinie tę myśl. <laughs> Na ile to jest właśnie dla młodych ludzi ważny, wiesz, temat? Może bardziej niż dla nas, nie wiem. Czy myślisz, to że się tak wszystko jest? zmienia w szkołach. Y, można teraz zobaczyć, że większe ciśnienie chyba na te wysokie stopnie i y, granty mają rodzice niż dzieci. Tak? I to się strasznie zmieniło. Moja mama też była nauczycielką przez wiele lat. Już teraz odeszła od tego <grym> i ma <grym> święty spokój. Ale to się stało jakoś taką klątwą tych wszystkich nauczycieli, którzy w pewnym momencie zamiast być takimi. Przewodnikami? Tak, przewodnikami postawy tak. stróżami moralności i osobami, które przez 8 godzin, przez przypuśćmy nie wiem, 12 lat jakoś opiekują się to, był to oni zostali, nie wiem, tak zaszczuci. Tak, tak. I mm. to jest straszne. No i ta straszna rywalizacja przez internet, pokazywanie mm. każdego najmniejszego sukcesu, chwalenie się, zazdrość, zawiść między tymi matkami. To było straszne. I my już jesteśmy nasiąknięci tą taką mm, presją. Ja też w pewnym momencie byłem, ale szybko to ukróciłem i pomyślałem, że nigdy w życiu nie pozwolę sobie na to, żeby jacyś statyści w moim życiu pojawiali się i, i, i mówili mi, mm. jak Są mam sobie, sobie jak mam mi. grać. Tak. Tak. Więc to były radykalne odcięcia od, od wszystkiego, gdzie ktoś, nie wiem, miał jakieś plany na mnie. Nie? Mm -hmm. Więc... A ty w ogóle byłeś dobrym uczniem? Ja sk byłem skra skrajnym, tak, no. skrajnym uczniem. Tak, skrajnym uczniem. Tak, bo na świadectwie było sześć szóstek i 6 dopalaczy. <laughs> Więc jeżeli coś mnie interesowało, to bardzo w to szedłem I, mhm. i, i naprawdę poświęcałem temu. Zresztą głównie humanistyczne przedmioty. A jeżeli na przykład matma... To był koszmar. Chemia, fizyka. No, nie, nie, nie. Nie wiem, jak zrobiłem maturę z matematyki. Do dzisiaj mam wielki szacunek do mojej wychowawczyni za to, że do tego doprowadziła. Ale byłem uczniem już w tym ostatnim etapie, bo jeszcze zrobiłem studia zaoczne, dziennikarstwo muzyczne, ale to już wiecie, no zaoczne to taka mm, nie wariac nie wariacja nie na temat studiów. Ale właśnie w tej takiej klasie maturalnej szkoła moja przynajmniej w Rzeszowie bardzo mi pomogła i mnie wspierała. Ja też występowałem w teatrze, jeździłem dużo za granicę, byłem na różnych festiwalach i oni mieli tą taryfę ulgową i serio miałem wielki support. Po przednich latach, to już tak, nie za bardzo, ale nie ma co do tego wracać. No właśnie jest, jest to, że spotykamy się przy wigilijnym stole i ciotka z matką zachwalają, że mój syn już ma mieszkanie. Twój, jeszcze nie, kiedy wyjdziesz za mąż, kiedy dzieci, kiedy jakim autem jeździsz. I dlaczego w ogóle taka, ten materializm stał się jakimś takim. Wyznacznikiem sukcesu, bo według mnie chyba największym sukcesem jest to, że Ty sobie żyjesz tak, jak chcesz. Aha. No śpiewasz też o tym w utworze Dzieci z Prowincji, prawda? Gdzie gościnnie pojawia się. Marys Polski. Mary Polski, tak. Yy, I też o kompleksach, ale też pojawia się wątek braku samoakceptacji w tym utworze. Nie kochasz się, prawda? Nie kochasz się nikt cię tego nie nauczył. To jest myślę też coś, z czym utożsamiają się bardzo, bardzo młodzi ludzie. To jest teraz ogromny problem tak naprawdę, bo nie wiem, patrzymy też przez pryzmat naszej córki, że młodzież też często nie chce się wyróżniać, chce wyglądać bardzo podobnie do swoich rówieśników, więc to w ogóle w odwrotną stronę niż my myśleliśmy, prawda? Każdy chciał być inny, każdy chciał zwracać na siebie uwagę. Teraz jest trochę w, przeciwnym, w przeciwną stronę, poza tymi, którzy chcą oczywiście no, robić jakąś Karierę Kaliere. w mediach społecznościowych. <grystanie> Konformizm straszny ogólnie to jest też bardzo bezpieczne, ale też są aspekty niebezpieczności tego wszystkiego. Na zasadzie, że widzisz, że jest pewien model, który zdobywa fascynację i szacun otoczenia, no i ty myślisz, że to też będzie Twoja droga. I faktycznie, no social media i internet zrobił bardzo dużo złego, jeśli chodzi o psychę młodych pokoleń. No, ja nie wiem, czy ja tak bardzo e, strasznie m, przeżywam takie rzeczy, typu lajki, odsłony. Raczej jeszcze jestem e, bardzo mocno jedną nogą tam, e, no, znaczy tutaj, w tym świecie realnym. Ale te młodsze pokolenia to już naprawdę myślę, że psychologowie i psychiatrzy będą mieli bardzo dużo roboty. No, szczególnie teraz po tym yy, dziwnym czasie, kiedy, kiedy kiedy wiesz, siedzą w domu zamknięci i tym bardziej są odcięci od tego realnego życia, od kontaktów społecznych, od relacji międzyludzkich i tak dalej. Żyją właśnie w, w świecie wirtualnym, de facto. Tak, i później taka osoba, która musi wkroczyć świat samodzielnego myślenia, wyboru, decyzji, no, jest to na pewno trudne i nawet nie chcę myśleć, co, co się będzie działo po, po tym, jak wrócimy do rzeczywistości. Ja chyba to się powoli dzieje już, tak no, no, z nadzieją mną. No. Miejmy nadzieję, tak, to prawda, <gry> miejmy nadzieję, że faktycznie będzie się działo coraz lepiej i ta rzeczywistość będzie do nas coraz bardziej docierała, czy też my będziemy bardziej się w nią wdrażać powiedziałeś o mediach, wspomnieliśmy o mediach społecznościowych, akurat ten wątek tak nie odnotowałam, żeby się jakoś często u Ciebie pojawiały w piosenkach, natomiast o co innego chciałam spytać, jaką muzykę? Bo my mieliśmy taki temat yy, dobra muzyka broni się sama, tak się kiedyś mówiło, natomiast mm. to już dawno jest mitem, prawda? Yy, w tym momencie po prostu yy, wiesz, no, nie każdego artysty stać, czy te, też nie każdy ma prężną wytwórnię za sobą i czasem artyści po prostu strasznie dużo czasu poświęcają na te swoje profile, na to, żeby to pompować, na to, żeby dostarczać tak zwanego contentu. Nienawidzimy tego słowa, prawda? Nie. A jeszcze backstage content. I nagle się okazuje, że to po prostu kochasz i nienawidzisz tego. Wiesz, że musisz to robić. Cieszysz się, jak ludzie na to reagują, bo ludzie to uwielbiają. Natomiast ty tak naprawdę powinieneś siedzieć tutaj z ołówkiem i pisać tak, dogłębne tak, teksty, tak. a nie zajmować się takimi rzeczami. Do tego trzeba zawsze w budżecie teraz teledysku przeznaczyć budżet na kampanię na YouTube żeby to się gdzieś tam przepchało. Budżet na sponsorowane, wiesz, posty i tak dalej, i tak dalej. Na ile, wiesz, cię to po prostu irytuje i na ile często, bo mnie często ta refleksja nachodzi, na że to się tak strasznie... A na ile wiliło? się odnajdujesz, bo być może A, masz jakąś tam lubi, swoją widzę, wypracowaną nie metodę nie. <laughs> i wypracowaną postawę, dzięki której jakby jakoś sprawnie i bezrefleksyjnie się poruszasz. Nie, to jest coś takiego, że ja nie lubię mieć telefonu przyklejonego do ręki mhm. i też nie lubię takiego czegoś, wiecie no są ludzie którzy w pewnym momencie w ogóle nie nawet nie popatrzą ci w oczy nie porozmawiają z tobą tylko cały czas w tym telefonie siedzą i wiadomo fajnie że y, budujesz sobie content i dostajesz przypuśćmy parę tysięcy za za post i Często też miałam takie zdarzenie z ludźmi, którzy na tym Instagramie byli wielkimi osobowościami, śmieszkami. Ja myślę, kurczę, to są super ludzie. Tak. A jak poznałem ich na żywo, to oni nawet słowa ze mną nie zamienili, bo cały czas po prostu byli poświęceni swojej pracy, która myślę, że jest 24 godziny na dobę. I jest to też smutne, no bo już jesteś trochę takim awatarem. Tak, dokładnie. Tak, jest to smutne. Ja mam taką, ja byłem też obrażony długo na social media i w ogóle hmm. usunąłem wszystkie zdjęcia z Instagrama, zostawiłem tam jedno płyty i do widzenia. I Ale... tak sobie siedzi tak, no dobra, <grym> to fajnie. Gdzie to teraz? jest odbiorca? No jedno jest szkolenie, drugie szkolenie, trzecie. Okazało się, że tak jak kiedyś artyści musieli chodzić do telewizji i promować swoją muzykę, teraz tym kanałem jest internet, no i musisz znaleźć jakieś minimum tego, żeby nie zrobić siebie małpy, która pajacuje a to, żeby po prostu pokazywać swoją twórczość. No i ja wrzucam raczej takie rzeczy zawodowe, że tu będę w radiu, że tu, że tu jadę, nie wiem, na jakiś koncert, że, yy, że jest próba. Nie pokazuję takiego, z kim siedzę, co robię, jak jem. W ogóle nie rozumiem tej potrzeby. A poza tym ja też nie prowadzę takiego Instagramowego życia, opływając nie opływam w luksusie wiecie, no nie mam tych takich pięknych miejsc w domu, w których mogę sobie robić fotka. Poza tym to też nie jest moja estetyka, ten taki glamour. No, yeah, yeah. Więc raczej ja lubię takie... Niezbędne minimum po prostu, Ta, tak niezbędne... bym określiła twoją strategię. Oczywiście. Chociaż jest tego sporo, bo ja mam akurat jakoś chyba bardzo twój profil polubiony. No bo, bo dużo jak robię. jak przełączam się na, 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 że oglądam, bo teraz się trzeba przełączać, na nowikę, to tak. po prostu zawsze mi wyskakujesz ty z jakimś newsem, że trzeba na ciebie zagłosować, albo coś obejrzeć. Także tego jest Sporo, natomiast rzeczywiście są to bardzo takie służbowe, że tak powiem. Tak, sprawie, jestem tak? wzorowym służbistą, <grym> ale też no, nie wyobrażam sobie, żebym przyszedł do moich przyjaciół na imprezę i zaczął ich nagrywać i wrzucać. Nawet by sobie tego nie życzyli. Tak samo rodzice, zdjęcie z rodzicami. Wiesz, teraz jest coś takiego, że jest święto pieska, wszyscy robią zdjęcie z pieskiem. No, jest jakieś takie parcie na to, żeby być tam mega zauważonym. Ja nie wiem, no jestem jeszcze trochę tej starej daty. Wydaje mi się, że jak idziesz na koncert, dostajesz mikrofon w łapę, no to tutaj masz swoje pole manewru, pokaż, pokaż, co zrobisz. No, no i na tym to polega. I wiecie co, wydaje mi się, że nawet. Nie wiem, gdyby ten lockdown trwał jeszcze z 5 lat, to jednak, kiedy powrócimy na scenę i będziemy musieli zrobić coś na live, to to, to się będzie broniło same, samo. No pewnie, no pewnie, zgadzam się z tobą zupełności. E, idąc dalej jeszcze z tymi ważnymi tematami, które są poruszane u ciebie i są poruszane też w twórczości in, innych. Brak tolerancji nie wszystko musimy koniecznie rozwijać. Brak tolerancji odnazłam w utworze Nie bądźcie tacy. E, sytuacja. W kraju. Szarobury kraj, smog, terror i rdza, znieczulica trwa. Yy, no i co? I jeszcze klimaty apokaliptyczne tak naprawdę trochę, <laughs> które tak, trochę odnalazłam to w tej Antarktydzie, prawda? Głuche, bezludne miasta, opuszczone, ledwo dyszą, szybkość światła narasta, koniec świata, znienacka. W ramach przerywnika może kawałek Antarktydy? No Poproszę. I co, na, co ty na to, Areczku? Na to wszystko, co ja tu wymieniłam z prędkością karabinu maszynowego? Ja się czuję tak przepięknie jak na takim wieczorku poezji. tak Dokładnie. No Nie, taki autorski, wiesz, tak jak pisarze mają te tak. autorskie spotkania Elbiku, i tutaj jakaś pani tak, się tak. przygotowała i wypisała w ogóle cytaty. To jest no. super. Ja marzę kiedyś, jak napiszę książkę, żeby tak to wyglądało. A wracając do tych tematów, no to na lumpeksie, na tej płycie wymyśliłem sobie, że Zrobię kilka, kilkanaście opowieści. Miało być kilkadziesiąt, a wyszło tyle, ile wyszło, bo 11 piosenek znalazło się na płycie. No i każdy z nich jest taką ważną dla mnie piosenką, utworem, tekstem, manifestem, może proces sągiem. Tylko że odróżniając to od tego, co robiłem w pierwszej płycie po tamtej stronie to jest to moja narracja i ja tutaj nie jestem zawsze bohaterem mm -hmm. i już tutaj mocniej mogę dosadniej wypowiedzieć tak. pewne słowa, którymi bardzo manewrowałem w poprzedniej płycie bo chciałem żeby to było grzeczne mm -hmm. poetyckie i bardzo dużo e, słów e, jakichś myśli między wierszami trzy kropeczki, trzy kropeczki, trzy kropeczki a tutaj mm -hmm. są pewne stwierdzenia, które z racji może też wieku, już dojrzałości i, i tego, że nie chce mi się tu taki stary patrz <laughs> nie chcę mi się już um, uciekać od um, jakichś takich um, dosadnych stwierdzeń i um, lawirować pomiędzy tym, żeby każdy... No, chcę powiedzieć tak, wprost, tak, konkretnie tak, tak, opowiedzieć tak. o sytuacji Coś i o, nie wkurza, o w tym mówię, tak. w prosty sposób. E, mamy tutaj e, utwór e, Antarktyda, no to Totalnie ta tematyka zbiegła się z czasem pandemii. No ja właśnie. to napisałem jeszcze przed Dokładnie, pandemią, i ludzie często mnie pytali, właśnie, czy to jest sytuacja o tym roku. Ja mówię, nie, może to przewidziałem, nie wiem. No ale tak było też z płytą Basza, który też nagrał wcześniej płytę, która wpisała się po prostu klimatycznie o, lubię, w, tak. w, w ten czas i też ludzie odnaleźli w każdym prawie, że utworze. Tam jest przecież to, to, ten utwór miasto, o tym, że wiesz, wyjeżdżamy stąd. No, niesamowicie. To, to, też się, to też się wpasowało idealnie. czasem tak jest, że jakieś takie lęki w sobie odczuwamy wcześniej, a potem I one później, się realizują, prawda? Mam nadzieję, że z baszem nie wywołaliśmy tej pandemii. <grym> no właśnie. Ale było coś takiego, głównie w Antarktydzie. Hmm, zastanawiałem się nad hmm, tematyką reinkarnacji, tego, jak. Hmm, jak czasami spotykamy pokrewne dusze, a łapiemy ten przelot, no też trochę miałem taki... Odpał na, wiecie, na różne rzeczy jak yoga, energetyka, metafizyka, pusie, tak, mantry. Sprawy. Trochę zasmakowałem tego i myślę, że chyba będę mieć taki. pójdę w to na starość, także <grym> <grym> będę tym nawiedzonym w dredach, w, 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 w tych takich, wiesz, no. Podłużyst podłużystych szatach. Tak, 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 tak. tak. Myślę, że to jest mój kierunek. No, zaczynasz już Ciekawie. od czapeczki, która jest tak. <grym> twoim tak. Tak, atrybutem. No dobrze, ale bo, 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 bo mi to w ogóle się wydaje, że ty, podobnie jak ja zresztą, jesteś tym artystą, czy znaczy autorem tekstów, któremu najtrudniej byłoby napisać o tym, że jest fajnie. Wesoło, fajnie, tak. słoneczko świeci. To jest bardzo trudne, prawda, napisać taki tekst. No najbardziej inspirujące są jednak te rzeczy, które nas niepokoją. I dramatyczne I tak. rzeczy, które się tak. wokół dzieją nas wąką. dzieją, u nas się dzieją. I to zawsze jest takie też terapeutyczne. I chyba to jest taki klucz. No. Każdy ma jakąś inną drogę. Są ludzie, którzy dostarczają ci właśnie te utwory. Bawię się świetnie, tańczę mm -hmm. na plaży i spoko. Ja lubię takie czasom milacze czasami, mm -hmm. kiedy mm, gotuję albo y, odkurzam. Lubię, że ta muzyka <laughs> mnie tak strasznie wiecie, nie, y, nie miota mną, tak mm -hmm. jak ja odkurzaczem. Ale y, chyba ważniejsze jest to, żeby ta twórczość... Y, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tak pyszałkowato, ale żeby, żeby ona coś zostawiła, zostawiła, jakieś takie głębsze przemyślenia i fajnie zostawić w sobie coś takiego trwałego i mądrego. No A sam jak uważasz, że obserwując y, <grym <grym rzeczywistość? Myśmy, myśląc o temacie naszego spotkania, y, myśleli właśnie o tym głosie, głosie pokolenia milenialsów, i w pewien sposób, jakby w naj, najprostszy, najprostszy sposób, bezpośredni, dociera muzyka milenialsów do milenialsów. Czy myślisz, że w takich pokoleniach, w tych pokoleniach właśnie milenijnych, jest zapotrzebowanie na głęboki tekst, na tekst, który niesie ze sobą wartości, op opisuje ta, tą rzeczywistość w sposób głębszy niż, niż banalny? Czy właśnie banalnie, prosto, o rzeczach przyjemnych, powierzchownych. lekkich, powierzchownych? Mhm. Jak widzisz? Jak Przestrzały. Odbiorców i tych różnych grup jest tak ogromny, że zawsze będzie zapotrzebowanie i na coś mrocznego, i na coś lekkiego. Wydaje mi się też, że właśnie przez to, że ludzie słuchają w Polsce coraz lepszej muzyki i polscy artyści, którzy teraz mają swoje 5 minut, albo są mocno popularni, czy w streamach, czy na festiwalach, dostarczają mi właśnie coś takiego. Mam wrażenie, że jest. Jakby taka powtórka z lat 80., tam też był wysyp różnych fajnych zespołów, które przetrwały do dziś, i tak jak pojawiały się Właśnie Kaśka Sochacka, czy Basz, czy Król, to też wróżę, że to będą takie kariery, wiecie, no, tak, no, długie. długie że... Na miarę Beaty Tak, 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 <grym> tego też sobie życzę, <grym> żeby, żeby tak było. I ci młodzi twórcy, no jest jakaś taka nowa fala i nawet teraz to jest chyba w trendach słuchać Darii Zawiałow, czy Merys Polski, czy właśnie Króla, no. I, 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 I cieszę się, że w końcu to ktoś docenia, nie że mamy zalew tej, nie wiem, Niki Minasz. Mm, tak, no, takiej... że szukamy dobrej piosenki znowu, tak? tak? Wróciliśmy jakby do szukania dobrej piosenki. No ale są wiesz, są trendy. Mnie ostatnio urzeka, urzeka numer, to jest chyba zeszłoroczny albo nawet już z 2019 A właśnie, roku. to jest fajne. Wilhelm, yeah. kawałek o tym, że jadą Toyotą. W upale, Toyota się psuje. I generalnie o tą jest, no, weźmy wiesz, weź, że... weź browary z Bargolca, ta, ta kontrolka już dawno mnie niepokoiła, więc samochód padł od gorąca. Nigdy nie byłem romantykiem, ja nie lubię słuchać, zachodów Słońca. Stary, no <laughs> to jest po prostu tak banalny, tak prosty tekst opisujący w zasadzie jeden do jednego rzeczywistości. Że słuchasz która się tego dzieje. i myślisz sobie, o to jest fragment też mojego dnia, tylko za mną, sprzed, sprzed tygodnia. Że właśnie dużo jest też w tekstach obecnych takich. Mm, Takich, takich motywów, na które wcześniej ktoś by się może nie odważył, że to zbyt głupie. No właśnie to, o czym mówiliśmy, zły, tak. że brak jakby tego, meta, meta, tego metaforycznego podejścia mm -hmm, do pisania tak, tekstu, to jest... To jest się psz! używa takich słów potocznych. Mm -hmm. Kiedyś każdy, no nie wiem, chciał znaleźć metaforyczne. Tak, to, ma dużo jakichś a teraz Tam. jest to takie... Rzecz, Nowomowa, bo, no, no. najprostsze no, no. rzeczy, kolokwializmy. Ale zobaczcie, rozmawiamy o tych tekstach już długo bardzo, ani, z, ani zapytaliśmy Arka o to, co mnie zawsze interesuje i o co ja też jestem zawsze pytana, jak technicznie te teksty Twoje powstają. Czy ty jesteś typem tego, wiesz, poety, co siedzi z tym ołówkiem? Czy ty to nagrywasz? Czy ty masz zeszyt, który jest na przykład w, prze, od razu, jak tylko kończysz jeden album, to on już się tam zapełnia? A potem no, zobaczmy, co tam z tego zeszytu. Wiesz, no jak to mhm. jest? To jest szybkie pisanie, to jest wolne. To mnie zawsze bardzo ciekawi w, przy, przy osobach, które piszą. Codziennie coś tam w, do głowy wpada, tak, i codziennie jakaś myśl, teraz e, na szczęście zaczę... Ale to jest kartka, czy to jest notatka? Jak głównie, nie, wiedzieć? głównie jest kartka. Głównie to są przypadkowe kartki, rachunek bankowy, mm, tak, serw serw serwetek, nie Papier ma. Papier talentowy. <laughs> ale to są takie, to są takie, bycie, przypadkowe świstki. Mam też notatnik, ale ja nie lubię bardzo takiego, ja też nigdy nie mam poukładanych rzeczy, jest to zawsze wszystko tak chaotycznie i też zapisuję. Nie wiem, dwie strony tam, jakieś hasło, dużo też rzeczy właśnie w telefonie, bo odkryłem taką opcję, że możesz zamiast. Kiedyś nagminnie wysyłałem, jak miałem jakąś myśl, do kogoś SMS-a, żeby, żeby mi to nie zniknęło i często to były na przykład trudne teksty i dostawałem alarmowy telefon. Czy wszystko Tak, było? tak. Albo na social mediach też wysyłałem myśl, która mi tam się pojawiła i to się tak składa, to jest taki dziwny proces, bo to się składa, składa, składa i nagle mm, nie wiem, dopisuje refren, później pojawia się muzyka, która świetnie współgra z tym no nie ma na to reguły, aczkolwiek jeżeli y, tworzę y, na przykład bity z moim producentem Maczkiem Sawochem, no to opowiadam o czym chciałbym utwór, on wysyła bit, ja do tego siadam, od mm -hmm. razu wymyślam linię melodyczną i później na podstawie tego flamandzkiego ra 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 tak, ra ra, ra, ra podkładasz stron. słowa. I mm -hmm. tak często, i to chyba najlepiej działa, bo wtedy też te linie mogą być bardziej przebojowe, a coraz rzadziej chyba robię także... najpierw tekst. tekst, a później mm. muzykę. Tak, mm -hmm. tak mam no właśnie. Twoje teksty nie są tekstami banalnymi. To są teksty, które opowiadają o rzeczywistości czy też o no, emocjach. E, no dość myślę. Niebanalnie. Trudne tematy, no i wiesz i... lepiej, oprawa. No właśnie, oprawa. No, no i jak myślisz o oprawie? Wiecie co, ja nigdy w życiu nie spodziewałem się, że moje utwory będą. Y... Lecieć w komercyjnej mhm. stacji. No właśnie. Albo że one odbiły się takim echem, albo że w ogóle będę o nich rozmawiać. Ja zostałem zmuszony do pisania tekstu, dlatego że nie podobały mi się nigdy takie, które dostawałem od, od mhm. innych tekściarzy, i to jakoś poszło lawinowo. Później e, poszedł PR, że ja jestem tekściarzem i że jednak umiem coś napisać. Miałem jakieś złote strzały, które się udały, i. No, i tak to zostało już. I w sumie nie wiem, czemu historia mi napisała taki scenariusz, ale, ale jest to bardzo miłe. I y, ja nigdy w ogóle nie myślałem o tym, żeby zrobić cokolwiek, żeby zostać gwiazdą, ani w muzyce, ani w, w ogóle w niczym, no bo mam znajomych kolegów menadżerów, którzy są odpowiedzialni za różne kariery. I gdybym chciał, no to poprosiłbym go nie wiem, Ej, stary. załatw mi 10 ścianek i w, w, udział w programach, ale ja nie czuję tego, to mi się mm. tak do końca nie podoba. Ja lubię żyć takie, które mam. Ono trochę się zmienia teraz, bo widzę, że staje się coraz bardziej popularny, że tam coraz bardziej rozpoznawalny, ale przede wszystkim cieszy mnie to, że w końcu za, 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 zapracowałam sobie na szacunek, czy otoczenia mm. muzycznego, czy przemysłu, bo przez wiele lat moja właśnie praca była podważana i puszczana przez y, takie... Ja był troszkę taki sarkazm z tego, no bo ja też, wiecie, trochę inna barwa głosu, yy, trochę inny humor i to tak szło, że czułem właśnie... No ale w jaki sposób? Jak to, jak to była podróż? No czułem tak, że nie jestem brany na serio często właśnie. Mm, mm. Jakieś lekkie lekceważenie. Tak, tak. tak. Mm -hmm. No i nie wiedziałem skąd, skąd to wszystko się bierze. Też później, bo ja też wiecie, no nie jestem badaczem swojego PR-u i, i nie analizuję tego, czy czy ktoś mnie lubi, czy nie lubi, ale zawsze było to takie, że byłem uważany za jakiegoś chłopca z talent show i. Uuu, nie, nie, nie kumałem tego do końca i też y, pewnie dużo osób y, nie wiedziało, że ja umiem napisać piosenkę, czy że pracować nad miksem, czy produkcją, że umiem napisać, ześpiewać. No wiesz, no, no niestety tak jest, że często, często w związku z talent show myśli tak, się o tak, tym, że to jest jakby masz, wykreowany produkt, jest tak. to jakaś wydmuszka, jest to po prostu narzędzie w rękach, w rękach ma machiny marketingowo-show biznesowej. No i masz tą łatkę i, i fa fajnie, że po paru latach się udało ją y, odciąć. Y, no i tak mi się fajnie teraz żyje powiem Wam, że nie, nie wiem, co się jeszcze wydarzy z tą płytą. Ja marzyłem o tym, żeby wydać pierwszą debiutancko i to nie jest kokieteria, bo ja też się szybko nudzę i nie wiem, czy będę jeszcze mm -hmm. y, po trzeciej czy czwartej płycie mieć zajawkę do tego, co robię. Może się okazać, że mam jeszcze plany inne na, na życie. W zasadzie chciałbym wrócić ze swoim festiwalem i, i chciałbym hmm. pracować jeszcze w. A jakim festiwalem powiesz? Co w Krzyżowie. Tak, przywoływanie, tak. No tak, przywoływanie, tak przywoływanie nieżyjących tak, artystów? No tak, ale to już mam inny Fórczości? pomysł na to. Inna, tak, powiem. tak, tak. Inny pomysł. Więc mam jeszcze parę y, pomysłów na to życie. Póki co widzę, że idzie fajnie, ale też nie mam takiego ciśnienia, że dzwonię codziennie do menedżerki, mówię: Hej, gdzie będzie wywiad? Czy piosenka, coś tam, coś tam. To jakoś tak poszło, dostałem kredyt zaufania. Też y, szczęście się uśmiechnęło, bo zostałem przeorany przez te 8 lat, słuchajcie, na prawo i na lewo. Nie tracę optymizmu, mam wiesz, zdrową głowę. No, wiesz, to fajnie, fajne jest wszystko to, co mówisz, Areczku, ale trochę jest tak, że im wiesz, lepiej, wszystko jest przyjmowane, im, to wiesz, apetyt rośnie. Tak, to jest tak, tak że Twoje tak. oczekiwania będą rosły. Więc teraz tak są dobra, fajnie jest to, co mam, dopiero co płyta się ukazała, a za chwilę będziesz chciał taki występ, taki występ, no, taką rozmowę. No, boję rozłośnie. się tego, wiesz, właśnie. To, to jest gdzieś tam naturalne w nas mhm. wszystkich i tego nie da się. Zatrzymać. Natomiast wiecie jeszcze o czym ja myślę, bo powiedzieliście, jak to było, że mm, ważna treść, ubrana w przystępną formę, formę. w sensie formę. muzyczną mhm. też. Jestem ciekawa, bo ty z, z Maćkiem, tak, z Włochem mhm. pracowałeś. Y Właśnie na ile ta le lekkość tej formy postanowiliście uzyskać poprzez, no, ta, Ja byłam troszkę zaskoczona, że ta płyta, jak się jej tak słucha w całości, to jest taka cholernie energetyczna. To po prostu cały czas tam... Tam, ta, tam nie ma w ogóle utworów, jest może utwór jeden taki spokojny zupełnie, ale nie ma utworów w średnich tempach. Tak, tam jest po prostu. To jest ciekawe, jestem ciekawa, czy to był, wiesz, no na ile tak w zasadzie stwierdzisz na ile to wyszło niechcący, na ile to było? To był pomysł Macieja, ja, na ile twój, wiesz, to, to jestem ciekawa tej dynamiki. Ja chciałem w wieku przed trzydziestką jeszcze tak totalnie, <grym> nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale tak wyżygać te wszystkie swoje emocje, <grym> Możesz, żeby to było takim. Mów to wyżygać, tak, wyrzygać, wyżygać, <grym> żeby to było takie hardkorowe. Ja też chciałem spuścić ze smyczy wszystkie jakieś takie swoje, nie wiem, bariery, jakieś takie swoje przyzwyczajenia, żeby to wszystko, wiecie, pł płynęło tak, płynęło od początku. I to też, no, masa rzeczy w życiu się prywatnym moim na to złożyła, czy, czy jakieś tam terapie i tak dalej. I ja po prostu chciałem pójść na dać ludziom taką nadzieję, już nie to smucenie przy mikrofonie i, mhm, i ro, ciągłe poruszanie trudnych tematów, bo w pewnym momencie przy wywiadach zdałem sobie sprawę, że ja chyba tutaj jestem po prostu wokalistą od, od dram, więc chciałem naprawdę takiego powera i ja się teraz też tak czuję i chciałam to przekazać, że jednak jak ludzie przyjdą na ten koncert, to oni będą cały no tak, czas, to będzie, wiecie, to będzie cały czas... Pulsujący taki... koncert bardzo i też ci tych koncertów życzymy. No dobrze, mamy dla Ciebie jeszcze tak w ramach na koniec, bo to jest miastosfera i my mamy taką małą ankietę do Ciebie, ankietę miejską. Ty jesteś człowiekiem, bardzo Cię odbieram tak miejsko, bo trochę Cię już znam. Że idę w tango. Idę w tango, To też, ale najpierw jeszcze mamy inną do Ciebie ankietę. Teraz może Ty zaczniesz. Dobra. Twoja dzielnica to? Saskakempa. Tak A w Rzeszowie? A w Rzeszowie to rynek. No. <grymne> 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 Dobra. Gdzie można, można pójść w Rzeszowie w tango? W rynku. No, no ale zawsze tam kiedyś czasem. No wiesz, to my dokładnie chciałem chcieli to powiedzieć, że myśmy kiedyś mieli dość. E Intensywny, intensywną przygodę z Rzeszowem. Mieliśmy tam grupę przyjaciół. Wiem, bo OSA. OSA, tak. Osa, tak Osa, serdeczny kolega, który miał tam sporo, sporo ciekawych wydarzeń, między innymi festiwal No Border, na którym, na którym to pojawili, pojawiliśmy się z wielką pompą, jak wręcz gwiazdy, przylecieliśmy samolotem tak. na, na Rzeszowską Jasiąkę i, <laughs> i się, A tu w ogóle wiesz, jest, jest, witajcie. No Mikael, czas, jest, czas, wspaniały czas. Ale prawie wszyscy naprawdę, się stamtąd wynieśli. No właśnie, tak, tak? Z, już nikogo na nie ma. Duchy zostały, duchy. Ale chciałem Wam przytoczyć anegdotkę, bo ja pamiętam, jak miałem chyba 16, już to kiedyś opowiadałem, że miałem 16 lat, i to była pierwsza średnia szkoła. I właśnie Osa robił w mięcie twój koncert wtedy i pamiętam, że to była taka akcja, że moja koleżanka y, pomyliła w ogóle Nowika z Marika. No, nieraz mi się to zdarzało. <grywa> tak. No i oni mówią, dobra, chodźmy, chodźmy na ten koncert. No i wiecie, jak to na koncercie i ja mówię, Boże, znam skądś ten głos, nie? Ale ja po prostu kojarzyłem Cię z Wiwy Polski, bo to cały czas tak. wiesz, ten numer leciał y, ze Smolikiem i pomyślałam sobie, wow, nie? I to było super i od tej pory tak się później nasze drogi z jakiś czas spotykały, ale to było właśnie na, wiecie no mm, całkiem coś innego niż Marika. No, no tak, dokładnie, <laughs> ale tak Marikę powiem. pozdrawiamy, bo ją bardzo lubimy. O, idziemy dalej z naszą ten. jeszcze twoje jedno pytanie. A. Dotleniasz się gdzie? No też na Saskiej kępie. Ja jestem Pank, takim, e, takim nudziarzem, że e, praktycznie nie wychodzę poza tą swoją e, saską jestem taki tam uziemiony, ale biegam sobie e, nad Wisłą, e, tam mm -hmm. się dotleniam. Staram się cztery razy w tygodniu pobiegać o, 40 minut Trawo. włączam mózgę i, i lecę tam ostro. Teraz pogoda nie jest ale jakoś tak wiecie, no, kaptur o, to na włoski. w każdej i można pogodzie. No. Dobrze, moje pytanie jest: segregujesz śmieci? Tak, muszę. Wielkie kary zresztą sąsiedzi e, kablują i wiem, że nie no już jak to wy... jakoś tak mi wyszło w krew. Już mokre do mokrych, butelki, i, i jak idę czasami z tymi wszystkimi. E, teraz będę opowiadać, jak wyrzucam śmieci No co? Ale to jest <słyska> interesujące. Nie po prostu ś... śmieją się na dzielni, że jak słychać buteleczki, to Arek Arezuca ja śmieci Arek. Tak, Ale Arek ja po prostu w tak. Ja po prostu segreguję su... 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 te rzeczy i to już jest takie, nie wiem, normalne. Chyba, no. no i kolejne, kolejne pytanie, Ostatnie, połączone. Połączone niemalże. Domówka czy klub? Uuu. Domówka, Uuu. po której lecą butelki portrę. do sieci. Tak naprawdę, wiecie, ja lubię się wyszaleć, bo nie miałem czasu studenckiego i też ciężko zapieprzałem przez od 21 roku życia, więc od roku naprawdę jestem taki, że chciałem sobie przeżyć, nadrobić czas nastoletni i taki no studencki. Ale chyba klub. Niech się dzieje. Często można poznać dużo ciekawych osób w klubie. Te Szczególnie teraz jesteśmy za tym stęsknieni. No wiadomo, tak, wiadomo. więc jak, to, jak kluby się otworzył, to... To, to sobie pójdę. No, tak jak w... wspomniałem na, na początku naszej rozmowy. Na początku naszej rozmowy, nasze ostatnie, nasze ostatnie spotkanie, to krakowski klub. Tak, ja też mam coś takiego, że dużo pracuję, ale też trzeba zatrzymać, jakoś zachować równowagę i też wiecie no. Oczywiście. Zgadzamy się i bardzo Ci dziękujemy. Trzymamy dziękujemy. kciuki, żeby jak najwięcej koncertów, też żebyś jak najwięcej koncertów mógł zagrać z płytą Lumpex. Naszym ja też gościem dziękuję. był Arek a, a to była Miasto Sfera, Lexus i Nowika. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie, Idę w Tango to ten kanał, na którym możecie nas oglądać. Muza... Le, mu, rytmy. <laughs> i Rytmy.pl. Tam szukajcie informacji, a także jeśli chcecie posłuchać bez obrazu, to wszystkie streamingowe serwisy no tam też Oferują jesteśmy z naszym nas. podcastem bez wideo. Dzięki, do, do zobaczenia. Ja.